Witajcie w Janmar Centrum. Dzisiaj przyszedł czas na coś, co powiedzmy szczerze było moim błędem. A mianowicie przeoczyłem jedną prezentację. Jest coś, czego żeśmy wam nie pokazali. Jest film, którego żeśmy nie nakręcili. Vaio 33. Z rotatorem. Tego nie nagraliśmy jeszcze, no nie? Pokazywaliśmy wam Vaio 33 z rotatorem Kandzini na HKS-ie, ale poprzedni model U. A my tu od 4 lat mamy 6. Pokazywaliśmy wam 38, 26. A nie wiedzieć czemu żadnym trafem nie wpadłem na genialny pomysł pokazania wam rotatora na tej maszynie. No i chyba czas najwyższy go pokazać. Za sterami oczywiście Michał Mazurek. Rototilt z chwytakiem. Maszyna, którą tutaj mamy, to jest nasze demo. Ma około 800 godzin. Demo nam się wzięło stąd, żeśmy ją odkupili od klienta, bo wziął Vaio 80. Roto z chwytakiem, teren znacie, no i idziemy w niespodzianki. Jak robić testy i robić pokazy, to robić coś, co teoretycznie będzie błędem. Więc tak. Vaio 33 serii 6. Długie ramię kopiące. Roto styl Wirsa z chwytakiem, czyli konfiguracja, która nie miała prawa wyjść. Ale przecież możecie wpaść na pomysł, że wy taką chcecie, bo chcecie głębokości kopania, więc to jest maszyna, której ja bym oficjalnie nikomu z was nie polecił i nie sprzedał. Bo nie będzie udźwigu, bo nie będzie miała siły kopać, bo nie będzie miała parametrów. Jak widzicie, przeciwwagi dodatkowej brak. Łyżka nie wpuszczona w środek. Łyżkę tutaj mamy Czeriego na wysokim zapince. Czyli najgorsze, co mogliśmy wymyśleć. W praktyce, w naszym terenie to nie powinno działać. A cóż tu się dzieje? A no tu się dzieje fajnie. Materiał widzicie. Bardzo lubię ten nasz placyk. Widzicie co jest, widzicie jak jest kamieniście. Nie musiałem kombinować. Te warunki są zrobione specjalnie dla was. Michał, dzisiaj pokażę trochę więcej niespodzianek. To jest osprzęt demo, tak, to jest nasz osprzęt demo. To jest od ręki, żeby można było przećwiczyć maszynę. Jeśli ktoś z was ma ochotę. Skarpówka duża. Stanę z tej strony, bo przecież chcielibyście coś nieco wiedzieć na temat stabilności. Zapięcie mamy na X-Controlu.
Czyli do tej głowicy z chwytakiem wystarczy nam jedna linia na maszynie. Tylko pamiętajmy, jedna linia na maszynie to wcale nie znaczy taniej. To znaczy specjalne joysticki ergonomiczne, które bardzo lubicie. To znaczy dużo elektroniki do kabiny. To nie znaczy taniej. Szybko złączę, mamy hydraulicznej, więc szybciutko idzie prosto. Michał pokazał w wykopie przy obracaniu, po co łyżka jest podcięta z tyłu. Niespodzianek ciąg dalszy. Nie wiem, czy wiecie, łyżka ażurowa ma prawo być większa. To jest łyżka ażurowa 2,57 od dużo większej maszyny. Jesteśmy w stanie w ten sposób przesortować sobie troszkę materiał. Warto myśleć coraz to częściej o maszynach w bogatszych opcjach. Pamiętajcie, długie ramię, rototilt. W związku z faktem, że niektórzy koledzy są... Michałku, mamy kolegów, niektórych niedowiarków. Pokaż nam jedną rzecz. Dotkniesz lemiesza? Zobaczcie, bez problemu, w przedniej pozycji. On jeszcze może skosować obrót, wtedy ta pozycja jest o wiele fajniejsza, o wiele dokładniejsza. On też zbierze w poprzek spod lemiesza, to nie jest problem, ale że ten film nam się robi długi, to no, zobaczcie, proszę Was bardzo, przodzikiem spod. To dla niektórych kolegów, którzy pracowali przez lata na tej maszynie i twierdzą, że to jest niemożliwe. Zwykle się nie wypowiadam, jak czegoś nie sprawdzę. Raz jeszcze Wam przypomnę, że mamy tutaj długie ramię. A długie ramię w takiej maszynie oznacza brak siły. Filmy robią nam się coraz to dłuższe, ale coraz to i ciekawsze. Jeszcze z taką ilością sprzętu naraz chyba nie robiliśmy. Choć wiem, że Michał chciałby pokazać tu parę innych jeszcze rzeczy.
I chciałbym jeszcze raz podkreślić wam, że tej konfiguracji maszyny wam nie sprzedam. Bo tak się nie powinno składać maszyny. To jest tylko po to, żeby pokazać, że da radę. Jak będziecie chcieli, da się to zrobić. Ale wolałbym mieć przy głowicy jednak zawsze maszynę z krótkim ramieniem. Krótkie ramię, przeciwwaga dodatkowa z tyłu, to jest specyfikacja do głowicy. To da się robić, to wszystko jest fajnie, natomiast Michał ma rękę. Jak już trochę popracujecie na głowicach, trochę popracujecie na maszynach, to możemy pogadać o takiej konfiguracji maszyny. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna, jeśli będzie to jego pierwsza głowica, sugeruję maszynę z krótkim ramieniem. Oczywiście profilerek nie jest stworzony do takiego zastosowania. Tego wam nie muszę tłumaczyć. To nie jest jego świat. Natomiast to jest demo. Chcemy wam pokazać co do czego. Chcemy wam pokazać po prostu jak. Więc specjalnie dla was wszystko, co mamy najciekawszego. Michał, to, że ładnie wiemy. Zaraz dostaniemy opiew, że te firmy są za długie. Pokażmy jeszcze te widły. Nie chcę dostać znowu w komentarzach, że było za długo. Plac testowy Janmar Centrum. Jak pokazywać możliwości maszyny od A do Z. Chyba w związku z tym, że to tak późno przyszło, to dlatego pokażemy wam dzisiaj aż tak dużo. Rzeczywiście aż mi głupio, że nie zrobiłem wcześniej 33 w takich konfiguracjach. Michał od zawsze twierdzi, że krawężnik waży 100. Na paletce mamy krawężników bez oszukiwania, żeby mi tu znowu ktoś nie powiedział, że styropianu napchałem. Proszę was bardzo, to ten mój styropian. Maszyna 3200 kg, długie ramię, żadnej przeciwwagi dodatkowej, roto z chwytakiem, a więc pamiętajcie, ramię jest bardzo dociążone, najgorsza konfiguracja do jakichkolwiek podnoszeń. Proszę was pięknie. Pięć krawężników. Michał twierdzi, że 100 kg na krawężnik, czyli według niego jest to pół tony. Proszę was bardzo, obrót. Troszeczkę ją podnosi, bo musi. Pamiętamy konfigurację. Długie ramię, bez przeciwwagi dodatkowej. Głowica, widły od 57 ciężkie, więc to wszystko waży. Jeden z naszych klientów tą maszyną 950 kg na lince studnie wkładał, natomiast on miał przeciwwagę i on miał krótkie ramię, to też gwoli wyjaśnienia.
Proszę was bardzo, Vaio 33, widełki. Michałku, dziękujemy ci pięknie. 15 minut genialnej prezentacji. Powiedz mi, jak z siłami ze wszystkim? Bez problemu sobie maszyna radzi z tą głowicą. Jak można było zauważyć, głowica też nie blokują się funkcje. Wszystkie funkcje działają równocześnie, nawet zadając kilka funkcji na raz. Im więcej osprzętu, tym więcej zabawy. No, Michał lubi zabawę. Ale powiedzmy chłopakom wprost, zero przeciwwagi dodatkowej, tak. Długie ramię. Nie powinno się tak konfigurować maszyny. To jest tylko pokaz tego, czym Janmar różni się od reszty. Dlaczego ta maszyna jest fajniejsza do zabawy niż inne zabawki. Słuchajcie, dziękujemy Michałowi, dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszamy was wkrótce. Kolejne niespodzianki są w drodze, a będzie się działo.